Zimowa przerwa w nauce już się skończyła, więc pora podsumować czas ferii. Z tego odcinka dowiecie się, co wydarzyło się na ziemi mszczonowskiej na przełomie stycznia i lutego. Zachęcamy do obejrzenia kolejnego wydania Merkuriusza Mszczonowskiego w wersji TV. Zanim rozpoczęła się wyczekiwana zimowa przerwa w nauce, uczniowie klas pierwszych Miejskiej Szkoły Podstawowej wzięli udział w zajęciach ekologicznych, których efekty można oglądać w holu placówki. Z niepotrzebnych śmieci mali artyści stworzyli recyklingowe roboty. Mojemu miastu na urodziny. Pod takim hasłem przez całe ferie odbywały się zajęcia w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Skąd taka nazwa? W 2022 roku przypada bowiem symboliczna 645. rocznica nadania praw miejskich dla Mszczonowa, która będzie celebrowana przez 12 miesięcy. Z tej okazji MOK zaproponował dzieciom, młodzieży i dorosłym różnorodne zajęcia artystyczne. Gminne Centrum Informacji w trakcie ferii zaprosiło najmłodszych mieszkańców do Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów na warsztaty historyczne z klockami Kobi, odbywające się pod nazwą Czym jeździło się w PRL-u. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się wielu ciekawostek o klasykach motoryzacji, a także składali miniatury pojazdów. Modele, które powstały w trakcie warsztatów, można oglądać na wystawie, która będzie dostępna w Izbie Pamięci do końca lutego. Ośrodek Sportu i Rekreacji oprócz promocyjnych biletów na termy i lodowisko zaprosił wszystkich na 4 imprezy na lodzie. Weekendowe zabawy zgromadziły wielu uczestników, którzy tańczyli na tafli lodowiska. Centrum Usług Społecznych podczas ferii zapraszało najmłodszych do przykościelnego parku miejskiego. Przez cały pierwszy tydzień wolnego dzieci mogły korzystać ze zjeżdżalni snowtubing, która choć trochę zrekompensowała im brak śniegu. Kulminacją zabaw w parku była feriada zorganizowana w pierwszą niedzielę lutego. O odpoczywających od nauki uczniach nie zapomniały też lokalne organizacje pozarządowe. Warsztaty taneczno-gimnastyczne dla swoich podopiecznych zorganizowało Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Fresh. W zajęciach udział wzięło ponad 70 dzieci, które, podzielone na grupy wiekowe, odbyły prawie 80 godzin treningów pod okiem instruktorów. Półkolonie dla uczniów zorganizowało zaś mszczonowskie WOPR. Oprócz zabaw i atrakcji ruchowych, młodzi odbywali też ciekawe zajęcia, by przyjemne połączyć z pożytecznym. Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Mszczonowie, które odbyło się w sobotę 12 lutego, zakończone zostało udzieleniem absolutorium obecnemu zarządowi. Spotkanie, zgodnie z tradycją, rozpoczął koncert orkiestry Dętej.